Co ja tutaj mam z BMW-ek? Takiego ciekawego. Robimy zlot BMW. Mam Z4 Roadstera. Nie widziałem i8-ki, żeby ktoś wziął. Ja mam Roadstera i 8-kę nawet, wow. Mam 3 i8-ki. Wow. Nie no, BMW-ek to ja mam. Które są takie najbardziej unikalne? Ja wezmę chyba tą i8-kę dzisiaj. Roadsterka. Zobaczymy. Będę na H-shifterze nią jechał. A jak? Co my będziemy robić z tymi BMW-kami? Zobacz, jak to wygląda dziwnie. Silnik chyba 1.5 i silniki elektryczne do tego. Robimy z dot BMW-ek, ale patrzcie, jak to wygląda. I powiedzcie mi, czy ta gra wygląda jakoś gorzej od czwórki, od piątki? Po tym zwiastunie, co widzieliście. Zobaczcie, jak pięknie wszystko wygląda. A wy się zastanawiacie, czy będzie wam chodzić piątka na waszych sprzętach. Jak teraz możecie grać w czwórkę na swoich sprzętach, to spokojniutko w piąteczkę też sobie zagracie. Na spokojnie. Ta grafika tam nie jest dużo lepsza. Będzie trochę więcej detali i tak dalej, ale... Około 400 koni mechanicznych, 1.5, 3-cylindrowy plus wsparcie elektryczne. Jasne, jasne. Dzięki za podpowiedź na czacie. Patrzcie na to. W środku sama elektronika, nie? Wszystko już w tych ekranach. Ja powiem wam, że jeszcze nie prowadziłem samochodu z takimi ekranami LCD w nocy. Jechałem nowymi Mercedesami, które miały te ekrany LCD zamiast tych normalnych takich obrotomierzy analogowych. Ale jeździłem w dzień, nie jeździłem w nocy. Zastanawiam się, jak to jest jeździć takim samochodem w nocy. Czy to jakoś tam mocno świeci po oczach, czy nie? Czy to można jakoś tak przydymić, żeby było komfortowo, ale żeby było dobrze widoczne? Nie mam pojęcia. Chciałbym kiedyś to sprawdzić. I tak wydaje mi się, że te analogowe wskaźniki są no takie bardziej praktyczne, no nie? Bo tam masz tą wskazówkę po prostu zawsze świecącą i widzisz, ile jedziesz. Jakoś chyba nie oślepię czy to za bardzo, no nie? Tak, na pewno ma czujnik jakiś światła, zobaczcie ile to na minima. I oni wszyscy driftem, no tak, bo to z lot BMW, ja wziąłem napęd na 4 koła. Kurde, lamerka ze mnie. Sorry, chłopaki. Patrzcie, jak sobie powoli fajnie jadą. Jaki ładny zlocik się zrobił. Chodźcie, gdzieś tam spikniemy, spotkamy. Pełna sesja, 12 osób. I ja wam powiem, że to jest mało. To jest mało. Jakby było tak 16 osób, wiecie co byśmy mogli wtedy robić? Ogromne zloty. 16 osób to by było już super dla nas, no nie? A już nie wspomnę o 30. Wiesz, bo... Zloty można robić sobie w 12 osób, też jakieś tam fajne, takie tematyczne, jak my sobie teraz robimy to. Jezu, jak to wygląda, ej sorry, ja muszę zrobić zdjęcie, bo to jest kapitalne. Jak wy tam wszyscy staliście w tym miejscu. Jo, patrzcie, jeszcze to oświetlenie. What? Trochę się tak chillowo teraz ustawiliśmy, ale te wszystkie oczy tych spragnionych prędkości BMW-ek. No nie? Robi robotę. Zobacz na to. Czemu mi się tutaj to action wyświetla? Ale dziwne. Możemy też od tyłu spróbować. Ej, pięknie to wygląda. Wszyscy jeszcze na tej górce tak. Wow. Patrzcie, wyświetla mi się ten znacznik action. Z tyłu chyba mniej okazale, no nie? Z przodu wyglądało to lepiej, zdecydowanie. Pana to. Teraz jak to zrobić kadr, żeby każdego było widać? Żeby to jako tako wyglądało. Ale i tak wygląda kozacko, fajnie się prezentują te BMW-ki. Chodźmy tak, żeby wszystkich mniej więcej złapać. Nie no, tą BMW-kę musiałbym wyciąć, żeby ładnie zrobić. Tej się nie świecą akurat okulary, co jest? Popsuta. No patrzcie, ten znaczek mi się tu wyświetla, czemu tak? Jest, nie wiem jak to uchwycić, dobra, byle jak, nieważne to jest zresztą.
Ojej! Ile ja sobie sfotografowałem BM-ek! Zobacz na to. Tak, tekstury będą chyba lepiej wyglądać w piątce, no. Tak wyglądało to, że są bardziej precyzyjne niż tutaj. Tutaj tak to wygląda, jakby było trochę rozmazane czy coś takiego, no nie? Gdzie jedziesz? Jedziemy sobie teraz na jakieś miejsce spotkania, porobić sobie fotki. A M2 jest gdzieś tam z tyłu jeszcze. Jak to wygląda? Robię kolejną fotę, nie mogę, ej. Sorry, znowu muszę tą BM-kę wyciąć, bo trochę nie pasuje. Wow. Dobra, gdzie robimy spotkanie? Tutaj w tym miasteczku? Będzie tu dla nas miejscówka w ogóle? To jak to jest? Jak ktoś sobie uszkodzenia samochodu włączy, to inni gracze też to widzą? Nie wiem, jak to działa. Tutaj zobaczmy, czy coś jest. O! Nie, tu jest chyba pusto. Znaczy, nie ma żadnego takiego miejsca, gdzie moglibyśmy sobie zaparkować, moi drodzy. Ale widziałem, gdzieś tam wcześniej był taki zjeździk. Że wiesz, fajnie aparat można było ustawić, żeby był jakiś taki... Było tak kawałek takiego placu. Gdzieś tu, czekaj. Ej, my się tu pomieścimy? Jak się tu pomieścimy, to będziemy giganci dosłownie, bo tu jest ekstremalnie mało miejsca. Ale może się uda. Ja zjadę trochę na trawnik. Spoko, moja BM-ka nie jest taka ważna, bo... Ej, spróbujmy się tu zmieścić. Nie wiem, jak nam się to uda. Ale jeśli dacie radę, to będzie kozak. Jezu, spokojnie. Ten ziołek z rozwaloną BM-ką. Filip, spróbuj się naprawić. Jakby mama miała 12 dzieci i wszyscy przyjechali ze swoją rodziną. No ja nie mam rodziny, ja mam tylko dwuosobowy samochód. I tak. Ale tutaj niektóre auta to rodzinne, zobaczcie. Ciągnik chciał też na zlot przyjechać, proszę bardzo. Nie wiem, czemu nie chciał się do nas dołączyć. Już robią foty, poczekajcie, ustawcie się najpierw. Tu nie ma miejsca! Dobra, ktoś może stać na środku, nie ma problemu. Ładnie wygląda ta BM-ka, co teraz Zioniu. Zoniu czy Zioniu? Nie wiem, jak to czytać. Nią parkuje, te przednie lampy są ładne. Ładnie, ładnie wygląda. Dobra, jeszcze czekamy. Aż się poustawiają. To nie jest takie proste tu wymanewrować. A zderzenia przy tylu ilościach graczy, przy takiej ilości graczy, to jest całkowita normalka. Jak biedny Lucek bez rodziny, no. Ja nie mam rodziny. A tutaj mama miała 12 dzieci. Ja jestem jedyny bezdzietny, no. Nie mam dzieci i koniec. Musiałem mieć i ósemkę i tu przyjechać. Dobra, ja troszeczkę do przodu podjadę, żeby się tam zrównać. Czekaj, muszę jedynkę. O, coś takiego może. Ten w ogóle tyłem jakoś ustawiony. Wszyscy widzę, że robią foty, no to ja też. Ja pierdziu, tutaj patrzcie na... Dobra, super. Jak to wygląda? Kościół, niektórzy się nie zmieścili nawet. Ale patrzcie na to. Jak to zrobić teraz? Tak z góry, nie? W stylu Szybcy i Wściekli. Ta BM-ka trochę za bardzo do tyłu pojechała. Jakby jeszcze do przodu pojechała, to by było super. Ja mówię BMW, ale ponoć powinno się wymawiać to BMW. Poprawnie, nie? Tak jak mówią to w Niemczech. BMW tak mówią. Jak wy mówicie fonetycznie na BMW? No BMW, no nie? Nie jakieś tam BMW czy BMW czy jakoś tak. Tak jak się powinno mówić. A to się mówi zupełnie inaczej. Bardzo ładnie się prezentują te BM-ki na tym zlocie, kurde. No BMW, BMW, oj tak, w USA. Dobra. No BMW, no jasne, że tak. Co oni sobie tam wymyślili teraz, nie? To tak możemy zrobić. BMW według Google'a. O kurde, nawet Google to poprawnie wymawia. Ciekawe, no nie? Dobra. O, ktoś wjechał we mnie. Ty, i gdzie jest ta BM-ka ten? Co była bez dachu? Pa, jak ja mam z tym teraz wyjechać? Ojej! Co ten się tutaj tak pcha?
Gościu, wylatujesz! Już kilka razy się we mnie wrąbałeś tutaj. Co tu się dzieje? O, proszę bardzo, miejsce się zwolniło. Nie, 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 była tutaj jeszcze taka BMW Z4 w tym. Wyjadę stoi, nie wyjadę, zobaczcie. Była Z4, o dziękuję bardzo. Była Z4 w tym. W Roadsterze. Ej, no nie da rady. Ani do przodu, ani do tyłu teraz. Co ja żem narobił? O dobra, jestem przenikalny teraz. Jest git, okej. Okej, jakoś wyjechałem. Jadą! Zobaczcie, drużyna A. Tak, biedni Polacy żyliśmy w błędzie. No a jak? Ktoś tutaj jeszcze dołączył do zlotu. No i patrzcie, to jest tak, że jak my sobie zrobimy ten zlot, dołączymy, dodamy się do konwoju, to maksymalnie 12 samochodów innych graczy możemy widzieć, no nie? Znaczy 11, bo łącznie z naszym to 12. Ja mam nadzieję, że w piątce właśnie zwiększą ten limit, że maksymalnie w jednym miejscu będzie można było zobaczyć z 20 samochodów, coś takiego. Widzicie, że samochody innych graczy nie mają jakichś większych detali od moich, nie? Te refleksy są takiej gorszej jakości i generalnie modele samochodów są gorsze. Więc myślę, że ta nowa konsola spokojnie by dała sobie radę, ale wiecie, w nowej Fordzie będziemy grali też na Xboxie One, no nie? I ten Xbox One też musi sobie jakoś poradzić z obsługą tej nowej gry, więc... Według mnie limit powinien być 25. Tak, zdecydowanie, 25 osób to... Słuchajcie, 25 osób to już by było super. I wtedy nawet nie chodzi o to, żebyśmy utworzyli konwój na 25 osób, tylko żebyśmy mogli zobaczyć swoje samochody w 25 osób naraz w jednym miejscu. Chociaż na dobrą sprawę te 12 osób, zobaczcie, to jest i tak sporo samochodów, no nie? Możemy sobie gdzieś tam pojechać, zrobić ten zlocik. O kurde, ktoś tutaj lagi ma. Ale pięknie to wygląda. I co chłopaki, jakie macie plan? Gdzie jedziemy? Może jakiś wyścig BMW-kami taki grzecznościowy, pokazowy, bo są tutaj też takie wyścigi pokazowe, że możemy sobie razem pojechać. Moim zdaniem w nowszych grach jest obrzydliwe zwiększanie tekstur, jest to widoczne w Farmingu 19. Możliwe, wiesz co? Ja sobie wyostrzam te tekstury przez jakieś zewnętrzne tam nakładki. Na przykład robię to w ETS-ie czy ATS-ie i te gry naprawdę wtedy błyszczą, wyglądają jakby były w 4K. Tak, ja też mam nadzieję, że w piątce w końcu jak będziemy jechać z kokpitu, to będzie ta kierownica skręcać się już całkowicie, nie? Że będzie ta animacja przełożenia rąk. Ale coś czuję, że z tym też jest problem, jeśli chodzi o piątkę. Bo nie pokazali ani razu kokpitu żadnego samochodu podczas tej prezentacji, prawda? Cały czas była ta kamera zza samochodu. Ani razu w żadnym samochodzie nie pokazali kokpitu. Więc coś z tymi kokpitami też chyba będzie nie tak. Jak myślicie? Coś tam chyba będzie nie tak z tymi kokpitami. Fajna ta Z4 jest. Bardzo ładne auto. Właściwie tutaj nie ma co pokazywać chyba samochodów. A czekajcie, bo ja chyba wyłączyłem opcję malowań. Dlatego waszych malowań nie widzę. Jo, to Z4 jest kozacka, ona mnie kręci. Z4 czy Z3? Z4, dobra. No i słuchajcie, w Fordzie Horizon 5 najprawdopodobniej w takiej BMW będę mógł sobie już założyć dach. Tych roadsterów tutaj w tej grze nie ma zbyt wielu. Naprawdę roadster jest tutaj taką, no czymś takim wyjątkowym, wydaje mi się. Jest jeden McLaren Roadster, jest ta i8 Roadster. Parę roadsterków jest, ale w stosunku do samochodów, które mają twarde dachy, to jest ich niewiele. I to jest jedna
z nich, którą jadę teraz. Jak mi się wydaje. Ciekawe, czy poleci bokiem. Chłopaki, zrobimy sobie pokazowy wyścig. Pokazowy, czyli... Wiesz, ci co mają słabsze auta wystartują najpierw, a ci co mają lepsze, to na przykład na samym końcu. Ty, poleciała! A to jest standardowa BMW. No to chyba tutaj duch BMW-ki został zachowany, że każde BMW musi latać, zobaczcie. Nowa emotka zakupiona, proszę bardzo. Szawa, żem wybrał, no nie wszyscy mają, wiesz, BMW Roadster to jest taki dosyć, no niespotykany samochód. Ojej, co ja włączyłem? Dosyć niespotykany samochód, to ja wybrałem źle. Właśnie jakie białe lampy mam przez chwilę. Audica się pojawiła. Chłopaki driftem lecą. Pamiętam tego wyścigu, kiedy ja ostatnio wyścigi jeździłem. O, właśnie, miałem wam powiedzieć, że Forza Horizon 4 mega fajnie wygląda w HDR-ze. Zupełnie inaczej grafika wygląda. Ciężko mi to wytłumaczyć, ale jak teraz patrzycie na tego streama, to niebo nie jest takie przepalone, nie jest całkowicie białe, jest takie zrównoważone, jest niebieskie, tylko słońce widać, że jest takie całkowicie białe. Po prostu HDR robi fantastyczne rzeczy z tutaj z Forzą. I te kolory są takie inne też, wszystko jest takie bardziej realne, nie takie przejaskrawione. Znaczy tak, włączając HDR i wyłączając, to masz takie wrażenie, jakbyś nałożył jakiś taki filtr na grę, który sprawia, że ona jest taka szara i ponura w porównaniu do HDR-a, jak masz włączony HDR. Naprawdę HDR jest świetny. No i do dobrego HDR-u trzeba mieć też dobrą matrycę, nie? Jasną przede wszystkim. Jak masz taki monitor trochę tańszy, ja mam taki tańszy też monitor, używam. On chyba 1000 kosztował. I on ma tam HDR, ale nawet na nim nie odpalałem, bo wiem, że on będzie za słabo świecił w tych takich jasnych partiach obrazu. Zderzyliśmy się. Pięknie to wygląda. Ja sobie kupię taką nagrywarkę, która potrafi nagrywać i streamować w HDR-ze. Ale to i tak tego nie odda, bo byście musieli mieć odbiorniki wyposażone w ekran, który z kolei HDR obsłuży. A tutaj nawet na Twitchu nie ma możliwości tego HDR-u pokazać, bo Twitch w ogóle nie obsługuje HDR-u. Pojeździliśmy sobie BMW-kami, zrobiliśmy sobie zlocik. Bardzo fajnie.